Zygmunt Samosiuk jest moim idolem i to wypływa jakoś tak naturalnie. To znaczy ja sobie go nie wybrałem. Zacząłem się wcześniej nim interesować i bardzo to mi pomaga na przykład w pracy zawodowej. Może to jest niezbyt poważne, ale kiedy pracuję jako operator i mam pewien problem techniczny, zastanawiam się, jak Samosiuk by go rozwiązał i wtedy często przychodzą do głowy bardzo proste i dobre rozwiązania. Na pewno to bardzo pomagało podczas pracy nad filmem, jeśli chodzi o taką motywację do skończenia filmu, ponieważ praca nad filmem biograficznym nie jest łatwa. Trzeba zebrać bardzo dużo materiałów, spotkać bardzo wiele osób. I tutaj ten fakt, że idol to jest wiadomo, że to jest ktoś bliski, więc fakt, że robię o kimś bliskim, dawał mi dużo sił do pracy. Nie zapomnę nigdy Brzeziny, którą robił. Zawsze Wajda mówił, że będziemy się odnosić do malarstwa, do Malczewskiego. To było jasne, ale że w ten sposób można to młodopolskie malarstwo przełożyć na język filmu, że postarać się połamać rzeczywistość barwnym świeceniem, tego nie miał nikt. Kiedy zaczynaliśmy kręcić film o Zygmuncie Samosiuku, ważne dla nas było nie tylko to, że kręcimy film o operatorze, ale właśnie o człowieku. I na tym się skupiliśmy. Dlatego szukam też podobnego podejścia wśród innych filmów. Kiedy spotkałem się z ludźmi, którzy pracowali z Zygmuntem Samosiukiem, odniosłem wrażenie, że każdy czekał na to, żeby móc się wygadać, móc opowiedzieć o wspaniałej współpracy, jaka była z Samosiukiem. Podczas dokumentacji spotkałem się zarówno z reżyserami, którzy pracowali, jak również z osobami z pionu technicznego. I te osoby, które występują w filmie, wydaje mi się, że miały najbardziej emocjonalny stosunek do Zygmunta. Na pewno trzeba powiedzieć jasno, że on jest cały czas żywy w ich pamięci, że cały czas wspominają go jako ciepłego człowieka i właściwie czekali na jakieś opracowanie, nawet na artykuł lub krótki film, czy może coś, co by upamiętniło Samosiuka dzisiaj. Zygmunt to zaproponował, że on to w takiej zgniłej zieleni chciał wszystko, łącznie z moją twarzą, że ja tam byłem taki jak kolor tego mojego niejakiego sweterka. Daj więcej jeść, zobaczy synu, to nie będę gotował. Chyba nikt nie dałby mi takich przejmujących i takich wyrazistych zdjęć, jak Zygmunt Samosiuk do filmu Krajobraz po bitwie. To jest ważna droga w kierunku takiego kina, w które ja bardzo wierzyłem, jakiegoś kina dzisiejszego. Najpierw nakręciliśmy dwa materiały, wywiad z Andrzejem Wajdą i z Januszem Majewskim. I z tego powstał trailer filmu, opowiadany bardzo klasycznie. Po kilku miesiącach spotkałem się z nieżyjącym już Gerardem Zalewskim. Chciałem mu pokazać ten trailer. On po obejrzeniu powiedział, że to nie może tak być, że film o Zygmuncie tak opowiadany, że klasycznie są pokazane gadające głowy, no to nie jest film o Zygmuncie. Powiedział, że trzeba wprowadzić więcej werwy, więcej pasji, więcej pazura i to było bardzo ważna wskazówka już potem w czasie kręcenia i w trakcie montażu. Andrzej Wajda był nie tyle zaniepokojony, co raczej był zaciekawiony jego sposobem pracy, tak jak ustawiał światło i tak dalej. Kiedyś mi mówił, zobacz, mówi, to jest coś dziwnego, bo Samosiek stawia światło gdzieś w kącie, takie małe, czerwone. Nie bardzo wiem, do czego ono się nadaje. Po oglądnięciu materiałów było wszystko znakomicie, mówi. Byłem bardzo zadziwiony, dlaczego on to stawia. Håkon Sandoy, chociaż zagranicznym reżyserem, jest bardzo związany z Polską poprzez swoje studia w szkole filmowej. I właściwie to jest kopalnią anegdot o tym, co się działo w Łodzi w latach 60. i 70. Jest on bardzo ważną postacią, jeśli chodzi o Zygmunta Samosiuka, dlatego że wciągnął go do swojego filmu norweskiego pod tytułem Brannen.
i bardzo sobie cenił współpracę z Zygmuntem. Zrobili razem dwa filmy. Zależało mi na tym spotkaniu, dlatego że chciałem pokazać kogoś z zewnątrz. Kogoś, kto nie był skazany na pracę z Zygmuntem Samosiłkiem, a mimo wszystko wybrał go i był bardzo z tej współpracy zadowolony. Myślę, że jeżeli można mówić o przyjaciołach Zygmunta Samosiłka, takich zawodowych, to Håkon Sandoy na pewno był takim wielkim przyjacielem. Nazywam się Håkon Sandoy, jestem absolwentem Polskiej Szkoły Filmowej. Jestem Norwegiem i miałem zaszczyt współpracować z Zygmuntem Samosiłkiem, który po prostu uważam za swojego czasu jednego z najlepszych operatorów świata. Twórcą muralu, który nazwaliśmy roboczo Człowiek z kamerą, jest brytyjski artysta mieszkający w Krakowie, Wild, twórca street artu, twórca murali. Bardzo zależało mi pokazać Samosiłka jako ikonę, jako kogoś, kto miał ogromny wpływ na twórczość filmową lat 70. Przychodziły mi do głowy różne obrazy Warhola, jeśli chodzi o jego upamiętnienie Marilyn Monroe czy Che Guevara. No i w pewnym momencie doznałem olśnienia, że warto taki malowany pomnik wystawić Samosiłkowi. I też zależało mi na tym, żeby coś po tym filmie zostało. To znaczy, film jest rzeczą ulotną, istnieje tylko wtedy, kiedy się go ogląda. A zależało mi, żeby powstało coś namacalnego. Mural możemy zobaczyć na ścianie wytwórni filmów fabularnych w Warszawie przy ulicy Chełmskiej, czyli tam, gdzie Samosiłk pracował przez wiele lat. Pierwsza prelekcja odbyła się na seansie o 10 rano, więc siłą rzeczy nie było zbyt dużo ludzi. Ale myślę, że to jest ważne, bo na takie seanse przychodzą te osoby, które naprawdę chcą zobaczyć, bo to się wiąże z tym, że stają wcześniej. Wydaje mi się, że odbiór był pozytywny. Największe wrażenie wywarł na mnie film Otwarcia, film o Bobie Marleyu. Uważam, że jest świetnym dokumentem biograficznym i pokazuje, jak ważnym gatunkiem jest dokument biograficzny. Jeśli chodzi o inne filmy w konkursie polskim, jesteśmy na półmetku festiwalu, więc nie udało mi się zobaczyć ich za dużo. Cały czas czekam na film, który by nawiązywał do Polskiej Szkoły Dokumentu. Film, który by miał odpowiedni ciężar gatunkowy, by opowiedział prostą historię zwykłego człowieka, która byłaby jednocześnie dużą metaforą.